755. rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu. Sięgając historycznych początków naszego miasta, musimy również dostrzec, że nieodzownie są one związane ze wspólnotą rodzącego się Kościoła na ziemiach polskich. Albowiem kalendarium naszego miasta mówi nam, jak usłyszeliśmy we wprowadzeniu do mszy świętej, że w tym miejscu już w roku 1086, niespełna 100 lat po chrzcie Polski, książę Władysław Herman buduje kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha. Do dziś nie rozstrzygnięto pochodzenia nazwy naszej miejscowości, ale wśród wielu hipotez istnieje też taka, która głosi, że w osadzie Chcymian, zwanej za czasów, gdy w okolicach tutejszych zaprowadzano chrześcijaństwo, gromadzono lud okoliczny, mający być pochrzczony. I że więc od słowa chrzest ma się wychodzić nazwa Chcymian. Kiedy więc przychodzimy do tej świątyni, wspominając tak ważne wydarzenie, kiedy modlimy się w intencji mieszkańców naszego miasta, to wszystko zobowiązuje nas dzisiaj, byśmy usłyszeli pytanie Chrystusa: kim jestem dla Ciebie? Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Czym jest dla mnie wspólnota Kościoła zbudowana na fundamencie apostołów? W czym, w kim upatruję pomyślności tego miasta i wspólnoty mieszkańców? Dzisiejsza uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, która splata się z historią naszego miasta, uświadamia nam, jak bardzo potrzebujemy odnowienia wiary i osobistej więzi z Bogiem. Chcynia to nasz dom. Dom, w którym żyjemy, mieszkamy, pomagamy sobie nawzajem. Panie, panowie, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy Chcyni, powiadają, fortuna, ale także historia kołem się toczy. Coś za nami i coś przed nami. To, co za nami, jest już historią, często zawiłą, ale jakże piękną. To, co przed nami, choć często niepewne, to w naszej tajemniczości bardzo atrakcyjne. Dziś świętujemy kolejne 755 urodziny naszego miasta. Dokładnie 29 czerwca 1262 roku książę Bolesław Pobożny nadał rycerzom Rynerowi i Janowi miasto swoje Chcynia do lokowania na prawie niemieckim. W dokumencie lokacyjnym opublikowanym drukiem przez hrabiego Racińskiego w kodeksie dyplomatycznym Wielkopolski w 1878 roku czytamy: przekonani o wierności znanych nam ludzi Rynera i Jana, dajemy im nasze miasto, aby je na prawie niemieckim lokowali. Tak mijają nam kolejne lata. Staraniem nas wszystkich, z dnia na dzień, z roku na rok, nasze miasto położone na pięknym wzgórzu morenowym pięknieje. Bez wątpienia jest to jedno z najbardziej malowiczych miasteczek na Pałukach. Te stare kamienice pamiętają wiele. Były świadkami ważnych wydarzeń dziejących się na przestrzeni lat w naszym mieście. To czas powstania wielkopolskiego, okres hitlerowskiej okupacji czy wyzwolenie przez Armię Czerwoną. Chcynia to nade wszystko jej mieszkańcy. Od zawsze mieszkali tu ludzie o szczerych i dobrych sercach, w chwilach ważnych potrafiący wspólnie działać. Tak jest do dziś. Stąd pochodzi pan profesor Jan Czokralski czy pan profesor Witold Jurcz. To tu pięknie historię tworzą Zespół Regionalny Pałuki, Twórcy Ludowi, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Chcyni oraz Centrum Kultury. Historia Chcyni to również ważne przedsięwzięcia inwestycyjne. To tak jak dzisiejsze. Nie byłoby lepszej daty na oficjalne otwarcie ronda, jak właśnie dzisiejszy jubileusz 755-lecia naszego pięknego miasteczka. Zakończono najważniejszą drogową inwestycję w naszej gminie. Z okazji dzisiejszego jubileuszu życzę nam, aby żyło nam się w naszym mieście jak najlepiej, aby wszystkim dopisywało dobre zdrowie i szczęście. Życzę nam wszystkim pomyślności. Szanowni państwo, na zakończenie
to dla mnie honor i zaszczyt być burmistrzem Kcyni. Kcynia o wspaniałej, bogatej tradycji, historii i wspaniałych mieszkańcach. Serdecznie dziękuję. Poproszę pana burmistrza, by oficjalnie przekazał klucz do bram miasta na dzisiejsze świętowanie. Szanowni Państwo, ten klucz jest tak wspaniały, że nie wiem, czego on tam. Zapraszamy teraz jeszcze pana burmistrza, ponieważ mamy taki tutaj stary swój zwyczaj, że wybijamy zawsze pierwszą monetę i ten dźwięk uderzenia pierwszej monety rozpoczyna nam imprezę. Promot został umieszczony w kuźnicy melniczej. Młotek jest idealnie dostosowany do prawnego uderzenia, no i silnym uderzeniem uderzamy. Tutaj? Tak, jest w rdzeń. Uderzenie było właściwe. No i... Oczywiście wyrażają zgodę na, że tak powiem, na piśmie. Wszyscy Państwo jesteście świadkami, że tę własną, nieprzymuszoną wolę podchodzą i dokonają tutaj odpalenia. Oczywiście chwila takiej organizacji, bo strażacy muszą tam zatrzymać ruch, żeby nic się nie stało, bo to jest taki wystrzał. I drodzy Państwo, za chwilę to będzie miało miejsce. Być stąd. Jest to taka typowa sytuacja, kiedy policja legitymuje osobę. Czy te funkcjonariusze już proszę o pokazanie dokumentu tożsamości? Dokona kontroli osobistej. Podgląda posiadania przez osoby niedostępne przedmiotów lub zabronionych. Jak Państwo widzieliście, osoba legitymowana chciała zaatakować policjanta. Nie ruszaj się!
Siad! Siad! Pragnę zwrócić uwagę na posłuszeństwo psa, jak przewodnik przekazuje komendę, siad, to policjant to jest od razu reaguje. W kierunku policjanta Mariusz. Pilnuj! Zatrzymaj się! To pierwsza sytuacja. To, że pies się nie boi, to naprawdę wiele lat pracy i treningu. Nie ruszaj się! Trzymaj roki, trzymaj! Dobry piesce! Dobrze! Dobrze! Tak dobrze! Dobrze! Ty poziom obrawa! Dzięki za zaproszenie, które muszą być.